Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza święty Alfons Maria Liguori. O narodzeniu Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Maryja narodziła się świętą, i to wielką świętą, gdyż wielka była łaska, którą ją Pan Bóg wzbogacił od początku, i wielka była wierność, z jaką niezwłocznie odpowiadała tej łasce. Ludzie mają zwyczaj świetnie i radośnie obchodzić dzień urodzin swych dzieci, lecz powinniby raczej objawiać wtedy smutek i żałobę, zastanawiając się nad tym, że te biedne istoty przychodzą na świat nie tylko pozbawione zasługi i rozumu, lecz nadto zatrute grzechem, są dziećmi gniewu i jako takie skazane są na cierpienia i na śmierć nawet. Zaś ze wszech miar wypada, aby przy narodzeniu Maryi wesele i chwała jej brzmiały w niebie i na ziemi, gdyż przychodząc na świat ten, chociaż malutka wiekiem, wielką była cnotą i zasługą. Narodziła się świętą, i to wielką świętą, aby pojąć stopień świętości, w jakim przyszła na świat ta błogosławiona dziewica. Rozważać będziemy najpierw, jak wielka była pierwsza łaska, którą ją Pan Bóg ubogacił. Po drugie, jak była wielka wierność, z jaką niezwłocznie odpowiadała tej łasce. Najpierw zatem co do pierwszego. Niewątpliwe jest, że Maryja była najpiękniejszą duszą, jaką Pan Bóg stworzył. Owszem, po słowie wcielonym była najwznioślejszym i najcudniejszym dziełem wszechmocnego Boga. I to dziełem, jak się wyraża święty Piotr Damian, które sam Stwórca tylko przewyższa. Toteż łaska Boża stąpiła na Maryję nie kropla po kropli, jak na innych świętych, lecz według przepowiedni Dawida, jako deszcz na runo. I dusza Maryi pochłonęła w siebie, powiada święty Tomasz, całą obfitość łask, nie roniąc ani najmniejszej kropelki. Uczyniła to tak dalece, że nią przepełnioną została, jak to sama wyraża przez usta Koheleta. W pełności świętych zadzierzenie moje, które to słowa święty Bonaventura tak wykłada. Posiadała w pełni wszystko to, co inni święci posiadają w części. Święty Wincenty Ferreriusz, mówiąc o świętości Maryi przed jej wyjściem na świat, powiada, że świętszą była od wszystkich świętych i wszystkich aniołów. Łaska, jaką otrzymała Maryja, przewyższa nie tylko łaski odebrane przez każdego świętego w szczególności, lecz łaski wszystkich świętych i wszystkich aniołów razem wziętych. Jak tego dowodzi bardzo uczenie ojciec Franciszek Pepe z Towarzystwa Jezusowego w pięknym dziele swoim o szczytności Jezusa i Maryi. Twierdzi on stanowczo, że zdanie takie, tak dla naszej Pani Niebieskiej zaszczytne, jest dziś powszechnie przyjęte i poczytywane za niewątpliwe przez współczesnych teologów. Cartagena, Suareza, Spinelle, Recupito, Guerra i wielu innych,
którzy o tym pisali wyłącznie, czego dawniejsi nie czynili. Powiada on prócz tego, że Matka Boża wysłała ojca Marcina Gutierreza z podziękowaniem od niej ojcu Suarezowi, że tak trafnie bronił tego zdania, które według świadectwa ojca Segneriego w jego dziele Pobożny Sługa Maryi było później jednogłośnie poparte przez teologiczną szkołę salamancką. Otóż jeśli jest to zdanie powszechne i niewątpliwe, należy z tego zawnioskować, że Maryja od pierwszej chwili swego niepokalanego poczęcia otrzymała łaskę wyższą nad łaski wszystkich świętych i wszystkich aniołów razem wziętych. Ojciec Suarez utrzymuje to najwyraźniej, a ojcowie Spinelli, Recupito, Colombier podzielają to zdanie. Lecz oprócz powagi najznakomitszych teologów, dwa następujące powody są same przez się dostatecznie przekonujące. Pierwszy jest oto taki. Maryja wybrana została przez Boga na Matkę Słowa Przedwiecznego, a stąd wielebny Dionizy Kartus powiada, że ta w szczególny sposób uprzywilejowana dziewica, zostawszy umieszczoną w rzędzie wyższym nad wszystkie stworzenia, gdyż godność Matki Boga należy niejako według ojca Suareza do porządku zjednoczenia hipostatycznego, to jest mającego ścisły związek z tajemnicą wcielenia, więc musiała ona otrzymać od pierwszego chwili swojego istnienia dary wyższego stopnia, bez porównania znakomitsze od darów udzielonych innym istotom stworzonym. I rzeczywiście, wątpić nie można, że gdy postanowione zostało w wyrokach Bożych, że Słowo Przedwieczne stać się ma człowiekiem, Matka, z której miało przywdziać naturę ludzką, zaraz wtedy przygotowana mu została. Otóż święty Tomasz naucza, że Pan Bóg udziela każdemu łaski odpowiedniej do godności, do jakiej go przeznacza. A to zgadza się z tym, co mówi święty Paweł, który też uczynił nas godnymi sługami Nowego Testamentu. Przez co on daje do zrozumienia, że apostołowie otrzymali od Boga dary odpowiednie ważności posłannictwa, do którego powołanymi zostali. Święty Bernardyn Sieneński dodaje, że skoro jest ktoś przeznaczony przez opatrzność Bożą do jakiegoś stanu, otrzymuje nie tylko usposobienie przez stan ten wymagane, lecz również i dary, aby taki zawód z właściwą mu godnością dokonywał. Gdy zatem Przenajświętsza Panna wybrana została na Matkę Boga, wypadało ze wszech miar, aby ją Stwórca przyozdobił od pierwszej chwili łaską niezmierną i szczytniejszego stopnia od tych, jakie otrzymali wszyscy inni ludzie i wszyscy aniołowie, gdyż łaska ta powinna była odpowiadać niezrównanej i najszczytniejszej, jaka być może, godności, do której ją Pan Bóg wynosił. Wszyscy też teologowie wraz ze świętym Tomaszem utrzymują jako rzecz niewątpliwą, że ponieważ Przenajświętsza Panna wybraną została na Matkę Boga, więc wątpić nie można, iż Pan Bóg łaską swoją uczynił ją zdolną do tego, i to tak dalece, że Maryja obdarzoną została świętością tak doskonałą, że stała się uzdolnioną do tak niezrównanej godności. Ten święty doktor powiedział już poprzednio, że Maryja nazwana została pełną łaski, ale nie w odnoszeniu do samej łaski, gdyż nie posiadała jej w jak tylko być może najwyższym stopniu. Powiada on także, że łaska uświęcająca w samymże Panu Jezusie nie była możliwie najwyższą w tym znaczeniu, żeby wszechmoc Boża nie mogła już wcale zrobić ją jeszcze większą,
chociaż odpowiadała najzupełniej celowi, do którego mądrość Boża przeznaczała człowieczeństwo Zbawiciela. Według bowiem nauki doktora Anielskiego, moc Boża jest tak wielka, że bezustannie może zwiększać dary swoje. I chociaż w istocie stworzonej naturalna możność przyjmowania darów niebieskich jest ograniczona, a stąd ona może zostać zapełniona całkowicie, jednakże ponieważ możność ta ulegania woli Bożej jest nieograniczona, więc Pan Bóg może ciągle dodawać do tego, co już dał stworzeniu swojemu, czyniąc je coraz zdolniejszym do przyjmowania więcej. Wracając zatem do naszego przedmiotu, święty Tomasz powiada, że Przenajświętsza Panna nazwaną została pełną łaski, nie w odnoszeniu co do łaski, lecz co do niej samej, gdyż otrzymała łaski niezmierne, dostateczne i odpowiednie jej niezmiernej godności, tak dalece, że te łaski uzdolniły ją do stania się Matką Boga. Z tej zasady wychodząc, Benedykt Fernandez powiada: godność więc macierzyństwa Bożego jest miarą, według której należy oceniać, jakie dary niebieskie Przenajświętszej Dziewicy udzielonymi zostały. Słusznie powiedział Dawid, że podwaliny miasta Bożego umieszczone być powinny na szczycie gór. Pan miłuje to, co założył na świętych górach, co znaczy, że Maryja musiała być wywyższona w świętości i to od pierwszej chwili życia nad wszystkich świętych, uważając ich już nawet wtedy, kiedy doszli do najwyższego stopnia swojej doskonałości, gdyż w miłości Stwórcy ona pierwsze zajmowała miejsce. Miłuje Pan Bóg bramy Syjonu nad wszystkie przybytki Jakubowe. I sam król, prorok, wskazuje tego powód, a to taki, że Słowo Przedwieczne miało stać się człowiekiem w jej dziewiczym łonie. Człowiek narodził się w niej. Wypadało więc koniecznie, aby Maryja otrzymała od pierwszej chwili swojego istnienia łaskę odpowiednią do godności macierzyństwa Bożego. Prorok Izajasz to samo dawał do zrozumienia, gdy powiedział: będzie w ostateczne dni przygotowana góra domu Pańskiego, na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórki, i popłyną do niej wszyscy narodowie, dla dostąpienia miłosierdzia Bożego. W tej górze wznoszącej się nad wszystkimi innymi, święty Grzegorz każe nam upatrywać Przenajświętszą Pannę, wyższą nad wszystkich świętych. Była góra na wierzchołku gór, powiada on, bo Maryja przewyższa wszystkich świętych. A święty Jan Damasceński, stosując podobnie do niej jeden z wierszy psalmu, powiada, że jest ona górą, którą spodobało się Bogu obrać sobie za mieszkanie. Góra, na której się Bogu podoba mieszkać. Z tego to samego powodu Maryja nazwana została Cyprysem z góry Syjon. Była także nazwaną Cedrem i Cedrem Libanu, drzewem oliwnym i drzewem odznaczającym się pięknością. Powiedziano o niej, że jest jaśniejącą i to jaśniejącą jak słońce, gdyż według uwagi świętego Piotra Damiana, jak słońce przewyższa jasnością swoją wszystkie gwiazdy i zagłusza je do tego stopnia, że gdy ono świeci, zdaje się, jakby ich wcale nie było, tak podobnie dziewica matka przewyższa w zasługach cały dwór niebieski.
Nareszcie mówi podobnie święty Bernard. Maryi świętość tak była szczytną, że nie przystawało Bogu mieć kogoś innego za matkę, jak tylko Maryję, i nie przystawało Maryi mieć za syna kogoś innego niż Boga. Drugi powód, z którego zawnioskować należy, że Maryja przewyższała w świętości wszystkich świętych razem wziętych, jest taki, że od pierwszej chwili swego poczęcia opiera się na wzniosłym posłannictwie pośredniczki ludzi, którym przyobleczoną została od początku. Do tego bowiem potrzeba było, aby posiadała od pierwszej chwili swego istnienia zasób łask nierównie obfitszy, jak wszyscy ludzie razem wzięci. Wiadomo, jak dalece ojcowie święci i teologowie jednomyślnie przyznają Maryi tytuł pośredniczki, a to z takiego powodu, że otrzymała przemożnym wstawiennictwem swoim i na mocy zasług względnie odpowiednich zbawienie dla całego rodu ludzkiego, sprowadzając na świat zatracony, niewymowne dobrodziejstwo odkupienia. Powiedzieliśmy zaś na mocy zasług odpowiednich względnie, gdyż sam Pan Jezus tylko jest naszym pośrednikiem, drogą sprawiedliwości na mocy zasług najzupełniej odpowiednich. Zaofiarowawszy zasługi swoje Ojcu Przedwiecznemu, który je przyjął za nasze zbawienie. Co do Maryi, jest ona pośredniczką drogą łaski, drogą do wstawiania się na mocy zasług względnie odpowiednich, ofiarując Panu Bogu, jak to utrzymują teologowie wraz ze świętym Bonawenturą, zasługi swoje za zbawienie wszystkich ludzi, a które to zasługi Pan Bóg przyjmuje z łaski swojej razem z zasługami Pana Jezusa. Dlatego powiada Arnold Karnutański, że Maryja współdziałała z Chrystusem Panem w sprawie naszego zbawienia, a Ryszard od świętego Wiktora, że pożądała, wypraszała i otrzymała, a nawet spowodowała zbawienie wszystkich ludzi. I stąd wszelkie dobro, wszelki dar niebieski prowadzący do życia wiecznego, jaki każdy święty otrzymał od Boga, udzielonym mu został za pośrednictwem Maryi. I to właśnie daje do zrozumienia Kościół Święty, gdy w obrzędach swoich w uroczystości Matki Bożej stosuje do niej następujące ustępy z Pisma Świętego. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. Powiada drogi, gdyż przez ręce to Maryi dostają się nam wszelkie łaski w drodze życia naszego na tej ziemi. Powiada prawdy, gdyż przez Maryję to dane nam zostało światło prawdy odwiecznej. We mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty. Żywota, gdyż przez Maryję spodziewamy się otrzymać życie łaski na ziemi i życie w chwale niebieskiej. Cnoty, gdyż przez Maryję to dostępujemy cnót teologicznych, które są zasadniczymi cnotami świętych. Maryja pośrednictwem swoim otrzymuje dla sług swoich dary miłowania Boga, świętej bojaźni, światła niebieskiego i świętej ufności. Jam Matka nadobnej miłości i bogobojności i uznania i nadziei świętej. Z tego święty Bernard wyprowadza wniosek, że według nauki Kościoła Maryja jest wynalazczynią łaski, pośredniczką zbawienia, odnowicielką świata. I dodaje ten święty: tak mi śpiewa o niej Kościół,
tak i mnie śpiewać o niej nauczył. Święty Sofroniusz, patriarcha aleksandryjski, twierdzi, że archanioł Gabriel dlatego nazwał Maryję łaski pełną. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, gdyż łaska udzielona jej została w pełni, kiedy inni święci otrzymują ją tylko w pewnej mierze. I stało się to dlatego, według świętego Bazylego, żeby Maryja była pośredniczką między Bogiem a ludźmi. Bez takiej bowiem pełności łaski, powiada święty Wawrzyniec Justiniani, jakżeby mogła być schodami do raju, obrończynią świata i najrzeczywistszą pośredniczką pomiędzy ludźmi a Bogiem. Drugi więc powód, który tu wyłuszczyliśmy, jest oczywisty. Gdy Maryja, jako przeznaczona na Matkę Odkupiciela świata, od pierwszej chwili swego istnienia przeobleczoną została posłannictwem pośredniczki wszystkich ludzi, a przez to i wszystkich świętych, potrzeba było, aby także od pierwszej chwili swego istnienia otrzymała więcej łask, aniżeli mieli wszyscy święci, za którymi miała pośredniczyć. Co jeszcze lepiej wyjaśnię, ponieważ pośrednictwo Maryi miało wszystkich ludzi uczynić miłymi Bogu, potrzeba było koniecznie, aby sama była świętszą i milszą Bogu, aniżeli wszyscy ludzie razem wzięci. Inaczej, jakżeby mogła wstawiać się za wszystkimi, aby pośrednik mógł otrzymać od panującego łaskę dla jego poddanych, potrzeba koniecznie, aby od tegoż monarchy był więcej nad innych miłowany. Mogła Maryja, powiada święty Anselm, stać się godną naprawicielką świata zepsutego, gdyż była najczystszą i najświętszą z istot stworzonych. Maryja zatem jest pośredniczką ludzi, lecz zapytasz, jakże może być nazwana pośredniczką aniołów? Wielu teologów utrzymuje, że Pan Jezus wysłużył łaskę wytrwałości nawet i aniołom, a stąd jak On stał się dla nich pośrednikiem, to jest w drodze sprawiedliwości, tak Maryję można nazwać ich pośredniczką, to jest drogą łaski, modlitwami swoimi przyspieszającą przyjście Odkupiciela. Co najmniej zaś zasługując na stanie się Matką Zbawiciela, otrzymała ona dla aniołów zapełnienie próżni uczynionej w ich szeregach przez upadek szatanów. Co najmniej więc tym sposobem przymnożyła im chwały. Z tego też powodu Ryszard od świętego Wiktora twierdzi, że Przenajświętsza ta dziewica pojednała z Bogiem cały ród ludzki i naprawiła szkody przez aniołów przez ich bunt poniesione. Którą to myśl już wprzód wyraził święty Anselm, pisząc, że przez Przenajświętszą Pannę wszystko po upadku do pierwszego stanu przywróconym i przyprowadzonym zostało. Zakończmy więc wnioskiem, że Maryja już to jako pośredniczka świata, już jako przeznaczona na Matkę Odkupiciela, otrzymała od początku swego istnienia większą łaskę, jak wszyscy święci razem wzięci. Cóż to więc za przecudny widok musiała przedstawiać i niebu, i ziemi śliczna dusza tego błogosławionego dziecięcia, nawet gdy jeszcze przebywało ono w łonie swojej matki. Była najmilszym stworzeniem w oczach Boga, gdyż już wtedy pełna łaski i zasług mogła o sobie powiedzieć: gdym była maluczka, podobałam się Najwyższemu. Była przy tym ze wszystkich istot stworzonych, jakie do tej pory pojawiły się na ziemi,
najpełniejszą miłości Boga. I była nią tak dalece, że gdyby Maryja narodziła się zaraz po swoim poczęciu przeczystym, już wyszłaby na świat bogatsza w zasługi i świętsza od wszystkich świętych razem wziętych. Wyobraźmy więc sobie, o ile świętsza się znalazła, narodziwszy się z zasobem zasług i świętości, nabytych 9-miesięcznym przebywaniem w łonie matki. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Glorie di Maria, Uwielbienia Maryi. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.